Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki Biedak. Tak, zaczynamy od razu kolejnego dnia, ponieważ dzisiaj dziewczyny mają urodziny. I nie wiem, czy im robić te urodziny, powiem wam, że masakra. Po prostu się boję znowu zaprosić gości, bo znowu będzie jeden wielki chaos, dlatego chyba sobie odpuszczę. Po prostu je tak będziemy sobie świętować, zwyczajnie zostaw dziecko. Ja potrzebuję pieniędzy, że tak nie powiem delikatnie, więc pracuj nad tym cholernym samochodem. Tak jest! Nie wiem, czy te dzieci naprawdę są aż takie głodne co chwilę, że oni je karmią. Normalnie urosną nam dwa małe pupety i tak to się skończy. W ogóle nie wiem, czemu ten pies mi nie wychodzi na dół się załatwiać, tylko ciągle tutaj i mi do domu taka łuża wpływa bez sensu. Już do końca chyba karmię. I sobie skorzystaj z myj tą podłogę, wyczyść to. Potem weź to wywal. A ty się pospiesz. Bo chcę pieniędzy. Dzisiaj nam dzieci dorastają, będę musiała im kupić nocniczki i inne duperelki. Więc łaski swoje, jakbyś mógł, Sławku. Ja bym wdzięczna, nie mamy nic takiego cennego do sprzedania. Mamy komputer. Ale komputer może się jeszcze przydać. Nie wiem, czy warto sprzedawać. Zmierz podłogę? Co z tą ogną? Jak ty w ogóle się nie ramasz? Trochę towarzystwa ci brakuje? To się powalimy. Pochwadza jedzenie karmy. Obaw się z nią. Możesz podrapać po brzuchu. Sprzątamy jej posłanko. No, ona teraz może się położyć oczywiście. Coś tu patrzy, nie? Patrzę, które to patrzę. Zaczekaj, pies też potrzebuje uwagi. Ale już widzę, ojciec idzie, on zmarsz, no dobra. Darujemy mu co? Taki spadnięty. No niestety, jest ciężko, jak się ma własny biznes. Jednocześnie trzeba tutaj robić samochód na dworze i wszystko, więc tak. Dało się wyjść, nie? Karolina jada przed chwilą, więc nie dostanie teraz jedzenia. Kurde, nie mam pojęcia, które to które. Kornelia, dobrze. Zabierzmy do słońca. I spać. A tam prysznic. Prysznic nie potrzebny, chłopie. Długo się jeszcze będziesz nam bawić? Szybciej. Cacy piesek. Musisz na razie sobie poradzić, bo... te zwiększyłuszki. Aha, bo tobie telewizor troszkę, więc weź to wyłącz. I spać. Nie ścieruszka, coś ty taki porządny. Mylą mi się one strasznie. Zmieni pieluchę. Zmień jej pieluchę. Poszedłeś spać? Coś tam darłeś się. Że śmierdzisz pewnie, no to nieważne. Balbina, szybko, prysznic. Sprzątnij mi ten syp. Wyrzućmy tę butelkę. Spełnijmy miskę. Tutaj nie ma co na razie w kraciarni, ponieważ nie mamy pieniędzy, żeby sobie uzupełnić towar. Bo Sławek musi niestety odsypiać. Bo on też w sumie dosyć wcześnie wstał. Masakra. Kazałabym im popać. Ej, już jest 18! O rany, zobaczcie, ona ma czarne włosy jak Balbina za młodu. Czy za młodu, no wiecie. To
pokaż się, ale masz śliczną twarzyczkę. No, dzieci balminy są przeurocze. O, to ty też, Jessica? I ja zaprzyjaźniamy się. Chyba coś cię boli. A tamta nie dorośnie. Możesz ją już wykąpać. Możesz ją wykąpać, nie. I nie posprzątałaś. Wiecie, że to będzie jakaś jedna wielka masakra teraz. Co mi podkusiło, żeby oni mieli jeszcze dzieci? Weź to posprzątaj. A jak Sławek? Boże, jak... Naprawdę? Naprawdę? Ogarnijcie się, chcecie, nie wiem, całe miłowo zapełnić swoimi dziećmi? Nie mam słów. Co? Kolejne? Jej! Ale masz włoski długie, te wszystkie mają włoski po Balbinie, bo ona naturalnie ma czarne włosy. To jesteś ty, tak? A ty w sumie też jesteś tylko brudna. Więc wykąp ją też. Wiesz, Kornelia. Wykąp Kornelię oraz, wiesz co? Czemu nie możesz jej zmienić wyglądu? Pewnie dlatego, że to jest lustro z modów. Tak właśnie na pewno jest. I nawet nie ma za co kupić nic. Coś czuję, że Sławek w nocy będzie pracował nad samochodem. Niestety, tak to jest, moi drodzy. Wykąpiesz je, póki tamta śpi. O, ta już jest szczęśliwa w sumie. Ty jesteś trochę głodna i też byś się umyła, ale... Czy tak ci powiem? Dziecko ma pierwszeństwo, więc uczy ją mówić. Trzeba powoli zaczynać już wszystko. A, czekaj. Czekaj. Musimy sobie ułatwić życie. Z tyloma dziećmi, szczególnie. Chyba dwa nam się przydadzą. Dobrze, że Balbina ma tyle punktów, czekaj. To jest Kornelia, nie? Tak. Chodź tu, maleńka. Zostaw. Weź tą butelkę. A ty w tym czasie możesz wziąć prysznic. I weź ją ucz mówić. Tak, mam nadzieję, że pójdzie nam szybciej. O-o. 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 Tatuś, jak się nie wiesz? Po prostu ją wypuść na razie. Jak mówią, nie mogę jej tak po prostu wypuścić, muszę ją wziąć na ręce. Nie jest wypuść tak. Starczy ci tego, mycia się. Tą wypuść, a tą ucz mówić. Ale Sławek chrapie. Ale Sławek to mógłby jednak wstać już. I co, mała nie będzie miała czym się bawić. Weźmy jej chociaż jakiegoś misia, coś. Masakra. Albo może pudełko z zabawkami im dam. Niech se mają na razie. O, nawet jej się spełniło. Nie. Czy ty możesz się zacząć mówić, uczyć? Ona nie może się tutaj bawić. Nie pij tego brudnego mleka. Ty nie jesteś nawet taka głodna, dziecko. No gdzie tam do kibla? No nie może tutaj nic robić. Podpędnij tu. Nie mam słów. Nie mam słów. Weźmy nocnik jeden na razie. Ty jesteś Karolina. No nie, dlaczego ona nie może się tym bawić? Masz misia. Telefon nam dzwoni, nie mamy czasu. Jest chyba nie ma jak wejść. Okej. Nie, żeby już była północ, co my tutaj dzieci uczymy. W ogóle. Pokaż się. Tobie też się już, Tesiku. Której się chce mocniej? Tej się chce mocniej, czekaj.
Sławomir. Pokaż tą. Nie. Weź ją na ręce, przytul ją. Możesz się z nią pobawić łaskotki. A ty? Ucz korzystania, Cornelie. Co ty odwalasz? Naprawdę? Nie mam więcej pytań. No cóż, cóż ja ci powiem. Odsunąłeś się jak miło. Super, kochanie. Pięknie. I może ja cię teraz położyć do łóżeczka. Tutaj właśnie, tylko... Kurz do końca, Cornelie. I idzie spać, Balina. Opróżnij. Spokojnie, Sławek, ja ci powiem, co ty masz robić. Ty nie musisz się w ogóle spinać. Ja ci powiem, co ty masz robić. Koleś. Luz, luz i orzeszki. Dasz jej butelkę, ale to... To jest karna. Muszę je jakoś ubrać. Nie jedz tego śmierdzącego mleka! Zaraz tatuś ci da lepsze meczko. Bo tego już nie możesz, nie? Ja cię bardzo proszę. O nie, zapomniałam, że Sławek nie może tego robić. Ludzie, dobra, zostaw, zostaw. Ucz korzystania. Kurde, która to jest? Karolina. Tak, Karolina. Nic nie podawaj. Karolina, zostaw tą butelkę. Najpierw zrobisz siusiu. O matko, ogarnąć to jakaś masakra. Weź ją, no. No niech cię. I wypiła tego brudnego mleka i znowu się pożegnała. Biedne dziecko. Chodź, robisz siusiu. Jak się w ogóle miewasz? Całkiem nieźle, więc zrobisz siusiu i cię zaraz też wsadzimy do końca. O mój Boże, co za masakra. Zaraz dostaniesz nura po nosie. Za twoje zachowanie. Będziesz mi tutaj niszczyć. Muszę kupić wannę dla tego psa, bo nie mogę jej wykąpać. Zrobiłaś ładnie? Pięknie. No ja ci dam. Wracaj tu, bo zaraz cię tata do łóżka położy. Łóż do końca, Karolina. A potem weź, powywalaj te wszystkie butelki brudne. I teraz, mój drogi, możesz sobie coś zjeść. O. I wiecie co, ja go położę spać. Myślałam, że może coś w nocy porobi, ale niech idzie spać, żeby... normalnie funkcjonowali w dzień. Także tak. Będę kończyć ten odcinek, moi drodzy. Wiem, że jest troszkę krótszy, ale... Ale po prostu... Tak. Po prostu już dosyć. Bliźniaczki to jest ciężka sprawa. Naprawdę. I wciąż nie mamy pieniędzy. Wciąż nie mamy pieniędzy. Po prostu masakra. Mam nadzieję, że uda się Sławkowi skończyć właśnie ten samochód. Myślę, że po prostu pogram z nimi sobie jeszcze dzień tak bez nagrywania. I wrócę do was, jak już zarobię trochę pieniążków i tak dalej. Zmienię też chyba dziewczynom włosy, bo no, nie wyglądają najkorzystniej. Może uda mi się kupić jakiś nowy ciuszek, także... tak, na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!